Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, Czpiki Zaszli, i witam Was na naszej flagowej serii, czyli na wujkowym gospodarstwie farmingu 19 i na mapie Don Diego. No, czyżby tutaj coś mi prześwitywało, czy mi się tylko wydawało przed chwilą? Dobra, będę musiał to zobaczyć na produkcji. A dzisiaj, moi drodzy, jako że widzicie, jest wieczór, jeszcze czasu nie przewijałem. Witam Was z naszej cyfrowej kuchni. Jak chcecie, to się częstujcie. A my zaraz wracamy do pracy. A co dzisiaj na tapecie? Dzisiaj na tapecie, moi drodzy, zaczniemy od redukcji zwierząt. Później przewiniemy czas. I weźmiemy się za prace polowe. Trzeba będzie zacząć kosić bodajże pole 26, jeśli mnie pamięć nie myli. A w międzyczasie, jeszcze zanim zaczniemy tę robotę, no to, moi drodzy, tak jak powiedziałem, po odwiezieniu zwierząt trzeba będzie tutaj te drzewka wokół domu zrobić. Ile z tych wszystkich prac, które na dzisiaj zaplanowałem, zrobimy na odcinku, tyle zrobimy. Jest to, moi drodzy, odcinek tuż po tym odcinku, który był w zeszłym tygodniu. Czy w sensie takim, że tutaj na serwerze dedykowanym niewiele się działo, więc wszystkie prace, które były wykonywane na poprzednim odcinku, tu jedynie co było robione do tej pory, to jedynie, moi drodzy, były uzupełniane fabryki, mianowicie produkcja żarcia dla zwierząt była robiona i, moi drodzy, było też robione przygotowanie, moi drodzy, nasion. To były jedyne prace, jakie były tutaj robione od dość dłuższego czasu. Więc zaczniemy może, moi drodzy, od krów. Wyciągniemy sobie krówki i wybierzemy pierwszą porcję krówek, ponieważ ja mam 120 sztuk krów. I chciałbym troszkę zredukować jednak te krowy ze względu na żarcie, którego one muszą jeść. Więc tutaj jakby kwestia ekonomiczna tutaj wchodzi w grę, jeśli chodzi o moje króweczki. Tak samo jeśli chodzi o lagi, moi drodzy. Od razu mam tutaj dobrą i złą wiadomość zarazem, ponieważ dobra jest taka, że najnowszy patch do Windowsa 10 tymczasowo załatał moje problemy z wydajnością. Jak na razie serwer dedykowany, jak i mój komputer, jakoś sobie radzą z farmingami. To był chyba patch bodajże chyba z poniedziałku, jeśli mnie pamięć nie myli. To było coś w stylu zbiorczych poprawek. Kurczę, zapomniałem, jak to się nazywało. Aktualizacje dotyczące jakości, coś tam. Nie pamiętam dokładnie numerku, więc mogę tylko tak wam powiedzieć. Dobra, to jest tak, 1.1, 1.0, 1.1, 2.1, 2.2, 2.2. 3.2, 3.3, 4.3, 4.4. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 6.6. I ostatni już nie byłem w stanie załadować, czyli 12 sztuk
krów. Zobaczmy, ile nam tych krówek zostało. 114 krów nam zostało, więc trzeba będzie zrobić tak ze dwa kursiki, żeby te krówki wywieźć. A jak ktoś pytał, co tak liczyłem, to liczyłem, ile sztuk bydła, moi drodzy, danego typu bydła, moi drodzy, wyciągnąłem od krówek. Ponieważ tu, jak widzieliście, mamy dwa rodzaje tych krów, z czego jedne krowy to są czarno-białe, drugie są biało-brązowe, więc chodziło mi tutaj głównie o to, aby... O, zapis. Bo się nie mogłem ruszyć. Chodziło mi głównie o to, aby ogarnąć temat i te zwierzątka po prostu wywieźć tam, gdzie będzie trzeba. Żeby mieć po prostu więcej paszy na przyszłość. Chodzi tutaj głównie o to, że ja już praktycznie ciężarówkami muszę wwozić do koryta TMR. Nie da rady go zawieźć przyczepą. Znaczy da radę, tylko chodzi o to, że to są takie ilości, że ja bym musiał zwykłą przyczepą wozić ten TMR prawdopodobnie przez co najmniej pół godziny. Także jak ja zauważyłem, ostatnio średnio to jest około 130-140 tysięcy litrów TMR-u, żeby nasze koryto napełnić, przy napełnianiu koryta codziennie. Także tutaj, moi drodzy, no to już jest dla mnie osobiście, grając samemu na tym zapisie, jest to dosyć duża kwota, jeśli idzie o TMR, o karmienie tych zwierząt. To samo ze świniami, dlatego ja też muszę, moi drodzy, świnie co jakiś czas redukować, żeby w naszym chlewiku też nie było więcej niż 100 kilka sztuk. Między 90 parę a 100 kilka. Ze względu na to, że wprawdzie teraz mam w nadmiarze trochę tej karmy dla świń, bo jednak tu trochę fabryka paliwa naprodukowała, tu trochę po żniwach kukurydzy się naprodukowało, a moi drodzy, szykują się kolejne żniwa kukurydzy. Tym razem nie wiem, gdzie kukurydza jeszcze pójdzie, ale kukurydzę mam, moi drodzy, bodajże na polu 19 i na polu 25, więc tutaj dwa pola kukurydzy, no to jest potencjał na dość srogi zbiór. No raczej w tym odcinku my tej kukurydzy nie zbierzemy, ponieważ nie starczy nam na to czasu. A ja pozwolę sobie wrócić do tematu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli do tematu związanego z wydajnością. No o ile te poprawki coś pomogły, powiem wam szczerze, że szykuję się, myślę na razie nad tym, ale przy naszej drożyźnie może być to utrudniona robota, ponieważ chciałbym, moi drodzy, po prostu kupić nowy sprzęt. No, co będę tutaj dużo mówić, nowy sprzęt w sensie w postaci nowego laptopa. To nie ma być laptop gamingowy, ma to być bardziej laptop, który będzie robił za serwer. A dlaczego laptop, a nie Buda? No cóż, powiem wam szczerze, przy obecnych cenach prądu to w zasadzie tylko laptop wchodzi do gry. Myślę tu nad jakimś nowym ThinkPadem, używanym oczywiście, bo dla mnie nowym, dla sprzedającego używanym. Coś na czwartej generacji chcę znaleźć. Intel i piątka czwartej generacji. To by mnie najbardziej interesowało. Też DDR-ki, trójki. Jakby się dało, to bym przełożył kości z obecnego serwera. Dlatego mówię DDR-ki, trójki, bo powiem wam szczerze, że przydałoby się, żeby troszeczkę szybszy był procesor, bo
nowszej generacji, no to będzie troszkę szybszy. Nie będzie to jakaś, wiecie, nie będzie to jakieś wielkie urwanie dupska, ale jednak generalnie zależałoby mi na tym, żeby jednak coś lepszego kupić. Jeszcze się nie rozglądałem, bo dopiero od 2 dni przyszła mi do głowy taka myśl, żeby jakiś komputerek sobie sprawić. A do ThinkPadów mam, moi drodzy, sentyment i mam też dość dobre zaufanie do ThinkPadów. Więc tutaj no, chciałbym jednak kupić ThinkPada ze względu na to, że biznesówka to biznesówka, no wiadomo, one mogą być styrane życiem, bo to jednak biznesowy sprzęt, no to był używany w firmach, więc mógł być styrany życiem, ale większa szansa, że taki biznesowy sprzęt przetrwa u mnie dłużej niż taki laptop, powiedzmy, za 200-300 zł, który będzie laptopem konsumenckim. Po prostu wydaje mi się, że nie wiem, jak to jest z nowymi ThinkPadami, ale czy ThinkPadami, ale w mojej opinii ThinkPady są wykonane lepiej. I to pozwala mi stwierdzić, że być może dzięki temu byłbym w stanie mojego ThinkPada, mógłbym mieć, moi drodzy, po prostu nieco mocniejszy sprzęt i być bardziej zadowolony z rezultatu korzystania z tego komputera, więc tutaj dlatego myślę o wymianie naszego serwera dedykowanego na coś mocniejszego, bo no, nie chcę kupować stacjonarki, bo jedną stacjonarkę mam. Notabene mogę Wam od razu powiedzieć, że naprawiłem moją stacjonarkę, mój komputer stacjonarny, stary stacjonarny, ten z którego nagrywałem dla Was odcinki w poprzednich edycjach Farminga, bodajże chyba od drugiej edycji Farminga nagrywałem materiały na tym komputerze, więc na pewno znacie tą konfigurację, czyli P85 od MSI-a, E40, P85M, E45 od MSI-a, płyta główna, więc no, jeśli znacie tą konfigurację, to wiecie, o czym my tutaj rozmawiamy. Teraz pozwólcie, że się znowu skupię na zbieraniu krówek. Raz. Raz, raz. Dwa raz. Dwa, dwa. Trzy, dwa. Trzy. Cztery, trzy, cztery, 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 pięć, cztery, pięć, pięć, sześć, pięć, i sześć, sześć. To będzie prawdopodobnie ostatni kurs. Ostatni kurs? Nie, jeszcze mamy dwa kursy. Jeszcze dwa kursy, moi drodzy, ze świnkami, z krówkami, a potem będziemy redukować świnki. Jak to zrobimy, moi drodzy, przewiniemy sobie czas. I potem pokażę Wam, jak ja sobie ogarniam drzewka pod domem. Tylko od razu mówię, niestety, ale na gospodarce mam bardzo niskie FPS-y. Dlatego ja mam wyłączoną synchronizację pionową i wygładzanie krawędzi, ponieważ zauważyłem, że wtedy FPS-y mam praktycznie około 15, więc troszeczkę może nada. No, ale na gospodarce tam jest dużo obiektów, więc ten
Klatkaż jest naprawdę bardzo, bardzo niski. No, Farming tak ma i ja przypuszczam, że gdybym wymienił faktycznie serwer dedykowany na coś mocniejszego, to tutaj myślę, że liczba ogólnych klatek podniosłaby się troszeczkę do góry. Nieznacznie, ze względu na dużą liczbę obiektów, ale uzyskałbym kolejnych 3-4 klatki, które mógłbym przeznaczyć na włączenie tych dwóch funkcji. Więc tutaj na pewno byłoby to z pożytkiem dla wydajności gry. Gdzie finalnie klatkaż byłby praktycznie prawie taki sam jak obecnie. Ale myślę, że może i wydajność gry by się troszeczkę poprawiła. Chociaż nie ma źle, jak na razie nie laguje, no przy zapisach no niestety laguje. No i to jest drugi powód, dla którego chcę wymienić ten serwer dedykowany na coś mocniejszego, bo uważam, że jeżeli będę miał komputer z mocniejszym procesorem, serwer z mocniejszym procesorem, będę w stanie zrobić ten komputer w taki sposób, aby, moi drodzy, ten wspomniany przeze mnie ThinkPad był w stanie obsłużyć mi zarówno serwer dedykowany do farminga, jak i serwer do TeamSpeaka trójki. Bo jak dobrze wiecie, oba te serwery znajdują się na tym samym poście, więc no tutaj oba te serwery korzystają po prostu z tego samego sprzętu, tak? Bo chyba cofnąć, bo mnie łapie triggera. O, teraz mi wskoczył trigger. No i został nam jeszcze jeden kurs z krowami. Jeśli chodzi o świnki, no to moi drodzy, troszeczkę będzie tego. Dobra, 24 tysiące. Kolejne 24 tysiące, czyli jakieś będzie 48. No, będzie jakieś, ja wiem, 100 tysięcy. Jeśli cena nie spadnie za krówkę, to będzie ponad 100 tysięcy. Zarobimy zawsze te parę groszy, nam już do naszej kieszeni wpadnie. Tak na, to tak na marginesie. A my będziemy się szykować też do zbiorów, tak? Bo to będzie skosić pole 26. Tam nie wiem, czy na trójce nie będzie trzeba coś zasiać, bo ja, tak jak mówię, jestem troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi o to, co się znajduje na polach aktualnie. Ze względu na to, że ja po prostu praktycznie przez cały tydzień nie miałem czasu, żeby grać. Zajmowałem się tylko konserwacją serwera, bo tak jak mówię, ostatni tydzień, jak pamiętacie, co mówiłem wam w poprzednim odcinku, to była tragedia pod kątem systemów operacyjnych, ze względu na to, że no cóż, jak zwykle Microsoft się nie popisał, no po co tu inaczej powiedzieć. Jak użyłem komendy do diagnostyki systemu i ta komenda, moi drodzy, zrobiła swoje, po czym 2-3 dni później system zachowywał się tak samo jak przed jej użyciem. Najgorzej to było z moim stacjonarnym komputerem, bo efekt był taki, że przed tą ostatnią aktualizacją ja musiałem praktycznie co 2-3 dni przeinstalowywać sterowniki do karty graficznej, bo żadna gra nie chciała mi się uruchomić. Po prostu wywalało mi grę przy ekranie startowym, zwłaszcza w farmingu tak było. Chyba tylko ATS był nie był podatny na ten problem. Chyba, bo powiem wam tak, finalnie przy pierwszej próbie sprawdziłem i faktycznie ATS odpalił.
Tyle, że nie podpinałem kierownicy, więc i tak nie pograłem, ale ekran startowy gry odpalił się normalnie i nie wywaliło mnie do pulpitu. Natomiast w przypadku farminga pojawiało mi się te logo Focusa. Jeśli chodzi o Farminga 19, logo Giants i wywalało mnie do pulpitu, więc no co tu dużo mówić. To samo było z Farmingiem 22, logo Giants i wyjebka do pulpitu, więc no tak jak mówiłem, musiałem przeinstalować sterowniki i robiłem to praktycznie, jeśli chodzi o Radeon Software, co 2-3 dni. Za każdym razem jak chciałem pograć w Farminga, musiałem przeinstalować sterowniki, co mnie troszeczkę, no niestety, ale mnie to irytowało, bo no nie było to ok, jeśli chodzi o to, jak się zachowywał komputer, więc... A wiem na pewno, że to była kwestia... że to była kwestia Windowsa, a nie kwestia czegokolwiek innego, tak? Bo gdyby to był dysk, no to bym wiedział, że to dysk, tak? Bo normalnie dało się z tego systemu korzystać. Mogłeś sobie, powiedzmy, oglądać seriale, mogłeś sprawdzać pocztę. Natomiast jak chciałeś grać, to wszystkie gry wywalało do pulpitu. Nie wiem, to wyglądało to trochę tak, jakby Windows kłócił się ze sterownikami od karty graficznej. Bo ja wiem. Teraz. No, najwidoczniej tak to musiało wyglądać i ja, szczerze powiedziawszy, byłem troszeczkę, no, troszkę zawiedziony, bo liczyłem na to, że jednak nie będzie mój komputer się zachowywał w tak zły sposób, także tutaj no niestety to jest ten to jest ten minus, także jeśli chodzi o a dobra, wróćmy mu, bo tu mam trochę tych chyba już brązowych krówek w nadmiarze. Dobra, więcej tu nie wejdzie. Zobaczymy, najwyżej następnym razem się to wyrówna, bo mówiąc do was i chcąc się skupić na... Okej, czyli mamy 106 krów takich, 90 parę krów brązowych. No dobra, to wiecie co, zostawię ten temat na razie w ten sposób. I myślę, że na tym zakończymy wywożenie krów. Choć chciałbym, żeby te krowy były wywiezione w miarę równo, no ale niestety, jak sami widzicie, troszeczkę zlamiłem. Ale z drugiej strony wiem, że wy lubicie, jak ja sobie troszeczkę polamię, bo nie jeden prawdopodobnie uśmieje się pod nosem, widząc, co się tutaj na farmie dzieje. No ale wiecie, no ja też nie robię tego tak, żeby nas na chama było to śmieszne, bo nie o to chodzi. Natomiast, no wiecie, troszeczkę komedii nigdy nie zawadzi, no tak ja do tego podchodzę. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać komedią, no ale... Tak powiedzmy, dla uproszczenia bym to tak określił. No i zostały nam jeszcze świnie do wywiezienia, ze świniami będzie dużo łatwiejsza sprawa, bo to będzie tylko ładowanie świnek do pełna. I włożenie ich do... tego samego punktu skupu, gdzie byliśmy. Poza tym, moi drodzy, szykują się ciekawe rzeczy na moim kanale. Nie wiem tylko kiedy, ale mam już plan. Wczoraj testowałem kilka rzeczy związanych z tym, co się szykuje. Nie będę na razie zdradzał, aczkolwiek będzie ciekawie. Dla wszystkich tych widzów, którzy nie oglądali poprzednich serii,
nie chcieli nadrabiać playlist, które są na kanale. W sumie mogę zdradzić, pojawią się odcinki refreshowe z poprzednich serii. Odcinki na podstawie tego, co miałem zarchiwizowane z archiwów po starych dedykach. Oczywiście będą to kampanie singlowe i to będą odcinki po 2-3 odcinki z każdej edycji. Bo wpadłem na taki pomysł, słuchajcie, chciałem po prostu zobaczyć, jak na tym nowym komputerze, na którym teraz pracuję, na którym teraz dla was nagrywam, i też pracuję od czasu do czasu, jak będzie się zachowywał starszy farming, czy będzie się dało w niego grać, czy wydajność gry będzie na tyle dobra, żeby można było powiedzieć, że da się grać. Bo do tej pory powiem wam szczerze, ja odchodziłem ze starszych farmingów z dość prostej, można powiedzieć prozaicznej przyczyny, mianowicie powodem były lagi, zacinki, zawieszki, inne cuda na kiju, więc to po modernizacji mojego komputera stacjonarnego mógłbym sprawdzić, jak pod kampanią singlową ten komputer będzie sobie radził. No i oczywiście wykorzystam zapisy, które mieliśmy w poprzednich edycjach Wujkowego Gospodarstwa. Choć miałem całości nie zdradzać, mogę wam tylko powiedzieć, co zamierzam wykorzystać, jak mam tego, natomiast szczegółów, co będzie na odcinkach z tych serii, nie mam jeszcze pojęcia. Sprawdziłem tylko, że na obecny dzień, czyli na wczorajszy dzień, zarówno Farming 15, jak i Farming 20, jak i Farming 17 działają na moim komputerze. No nie są to jakieś, dupska to nie urywa, no widać, że te gry się trochę zestarzały, ale myślę, że dla was, zwłaszcza dla nowych widzów na kanale, może to być ciekawostka zobaczyć stare edycje, starsze farmy, jakie miałem w moim, na moich dedykach. Bo pamiętajcie, że Farminga 15 grałem na singlu jeszcze, to były jeszcze tamte czasy. Natomiast już Farming 17 był farmingiem na dedyku prowadzonym. Ja ściągnąłem cały zapis dedyka, słuchajcie, na mój stacjonarny komputer. Najpierw na serwer, żeby mieć kopię zapasową tego. A potem wczoraj ściągnąłem to z serwera, zainstalowałem Farminga 17 ze Steama. Bo ja akurat mam kopię steamową, mam też boxa do dedyka, mógłbym postawić Farming Simulator 17 na dedyku. W zasadzie mam dedyka z Farmingiem 17. Udało mi się postawić Farminga 17 na dedyku. Natomiast jest to oczywiście farming, który jest postawiony na wirtualnej maszynie. No na słabym sprzęcie, więc ja go postawiłem w zupełnie innym celu i raczej nie zamierzam użyć tej wirtualnej maszyny do tego, aby farminga zagrać. Ponieważ, no niestety, ale tak jak mówię, farmingi wymagają moim zdaniem dosyć mocnego sprzętu, aby można było grać. I tu nie chodzi o kartę graficzną, bo karta graficzna jest ci potrzebna mocna tylko jeśli ty grasz. Natomiast jeśli hostujesz grę jako serwer, jedynie jako serwer, nie jako multiplayer, no to moi drodzy, tutaj ważniejszy jest procesor niż karta graficzna. Karta graficzna nie musi być jakaś zajebista. Wystarczy po prostu mocny procesor, który da radę to uciągnąć. I oczywiście, oczywiście, obowiązkowo, im więcej RAMu w komputerze, tym lepiej. Warto też, aby mieć dysk SSD, na którym zainstalujecie sobie waszego farminga. A mogłem tu w prawo skręcić, to bym od razu do chlewika zajechał. No już trudno. Ale wracając do tematu, no niestety, dobra, wyprzedźmy tego marudera.
bo jadę na pusto, więc mogę go wyprzedzić. No ale niestety, jeśli chodzi o mój przypadek, no niestety ja mam większość starego sprzętu, więc musiałbym zainwestować, słuchajcie, w coś mocniejszego. Dlatego myślę o jakimś mocniejszym hoście, coś pokroju, nie wiem, ThinkPadów, Intelem czwartej, może szóstej generacji. Tak, żeby ta wydajność troszeczkę wzrosła i żeby koszt zużycia prądu nie był zbyt duży, bo jednak na chwilę obecną, no jednak 35 W na procesor to jest jeszcze akceptowalne, ale jakbym już miał mieć 60 W czy 120 W zużycia za stacjonarkę, no to troszeczkę nie bardzo mi to widzi. A tak się składa, że akurat komputer stacjonarny w tym momencie posiadam, który mógłby robić za serwer dedykowany, no ale jednak zużycie prądu trochę odstrasza, bo przecież wydanie zbyt dużej ilości hajsiwa na prąd przy tym, co każdego dzisiaj spotyka w kraju, no to wiecie, redukować koszty, a nie je pomnażać. Pomnażać to można co najwyżej pieniążki, jeśli ktoś jest jakimś pecem w tym temacie, no to bez najmniejszego problemu byłby w stanie sobie taką swoją właśnie tą pomnożyć. No mnie niestety, ja nie jestem ekonomistą, nie zajmuję się tego typu tematami, więc no tym pomnażaniem pieniążków to jest taka, wiecie, dzisiaj się uda, jutro się nie uda, więc to zarobię, to uda mi się gdzieś tam osiągnąć, no to to są jednak grosze, bo no, niestety też zdrowie nie to. Byłem teraz ostatnio, mogę wam tak powiedzieć, byłem ostatnio u okulisty. Tutaj akurat moja mama się uparła, żebym się wybrał prywatnie do okulisty. Poszedłem prywatnie, słuchajcie, 1400 zł kosztował cały ten cyrk. Poświeciła mi babka laserem po oczach. Porobiła jakieś tam badania, gdzie w zasadzie potem przez resztę dnia już nie widziałem praktycznie nic. Miałem jeden dzień wyjęty z życia. Znaczy dzień. To był i tak popołudnie, bo to na popołudnie była ta wizyta. Ale reszta wieczoru to już była po prostu masakra. Coś tam próbowałem oglądać na kompie, ale się nie bardzo dało. No ale wiecie, konkluzja tej wizyty była tylko taka, że lekarka w sumie w dużym, ja to wiecie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, powiem wam tak, powiedziała mi to, co już wiedziałem, czyli nic nie da się zrobić moimi wadami wzroku, no i pocieszyła mnie tym, że nie mam rozwalonej siatkówki, więc jeszcze moje widzenie jest jakie jest i raczej to się utrzyma. To jest chociaż jedyny plus całej tej wizyty. Ale z drugiej strony, chodząc państwowo, tego samego się dowiedziałem, więc w sumie tutaj ja nie będę wchodził w to, czy lekarka ma swoją fachowość, czy nie jest fachowa, tego nie będę oceniał, ale w tym momencie, jeżeli ja słyszę od kolejnego lekarza to samo, co już słyszałem wcześniej, no to jest to troszeczkę wątpliwe, czy w ogóle było warto iść do tego lekarza, tak? Jeżeli on stwierdził to samo, co poprzedni lekarze, to wydaje mi się, że to jest strata kasy i pasu, no ale wiecie, wiecie, jak to jest. Także no nie będę tutaj jakby wchodził w szczegóły. Bo ja do lekarki nie mam nic, absolutnie nie mam do niej nic. Tylko po prostu dla człowieka, który jak wiecie, dla człowieka, który tu będę dużo mówił. Ach,
Kurczę, bo chciałem te krówki, te świnki, kurde, wywieźć. Dobra. Oj, moi drodzy, zarobiliśmy jeszcze do tego oczywiście jakieś... Ile tu jest? 36 tysięcy. Także, moi drodzy, troszeczkę nam tutaj kasy wpadło. Ja sobie oczywiście jeszcze zobaczę, słuchajcie, poza odcinkiem, ile dokładnie było tych pieniążków za zwierzątka. A tak jak mówię, za same krowy powinno nam wbić jakieś to ileś tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli dobrze policzyłem, o ile cena za poszczególne zwierzątko nie spadła w czasie, gdy wywoziłem te zwierzęta, więc tutaj dużo od tego generalnie zależy. No jak widzicie, 36 minut już, moi drodzy, nagrywamy. Jak na razie całkiem o spoko, no tyle, że w tym momencie był zapis, który trochę nam przylagował grę. Ale powiem wam tak, przy zapisach gry zauważyłem, że to jest tendencja farminga praktycznie. Gra musi przylagować, jak jest autozapis. Więc mnie to osobiście nie dziwi, że taka sytuacja się dzieje, ponieważ, no, tu dużo mówić, po prostu tak, to taki to ma humor, taki to mamy klimat, albo no, podstawcie sobie dowolny tekst, który będzie podobny do tego, co ja powiedziałem, w znaczeniu, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, jeśli chodzi o moją sytuację, no, więc... Ale mówię, na razie nie wiem, co kupię, gdzie kupię, no nastawiam się raczej na używany sprzęt, prawdopodobnie może z Ale Drogo, jakiegoś ThinkPada będę szukał używanego, ewentualnie rozejrzę się może po sprzętach, może na jakichś serwisach tych Refurbished, ewentualnie może tam coś. Najlepiej to bym, powiem wam szczerze, kupił w jednym takim miejscu, gdzie kupiłem te ThinkPady moje obecne. To mnie kosztowało chyba 7 stówek od sztuki do takiego ThinkPada. Więc w podobnej kwocie chciałbym coś kupić, które będzie miało podobne parametry jak do tych, które ja wam podałem. Tak, żeby dało się bezpiecznie przeszczepić kości RAMu z tego komputera, który mam obecnie. Także no, jeśli chodzi o serwer dedykowany, no i przeniesienie dysku SSD, to też by mnie interesowało, żeby przesiąść się na SSD, którego mam obecnie, tak żeby zmigrować po prostu cały serwer po przeniesieniu dysku na nowy sprzęt. Nie wiem tylko, jak zachowa się przy tym Active Backup for Business, czyli moje narzędzie do kopii zapasowych. Czy on to uzna jako nowy host, czy on to uzna jako obecny host. Powiem szczerze, że jeszcze się z tym nie bawiłem, jeśli chodzi o przenoszenie. Jeśli chodzi o przenoszenie. O przenoszenie sprzętu, albo raczej dysku między sprzętem. Wiem, że sama dziesiątka powinna na, jeżeli kupię model na procesorze Intela, powinna bez problemu odpalić. Kwestia tylko przeinstalowania sterowników prawdopodobnie do karty graficznej i być może do kart sieciowych. Więc tutaj interfejsy sieciowe prawdopodobnie się zresetują. No ale tak jak mówię, ten serwer miałby robić głównie za serwer do farminga, do niczego więcej. To TeamSpeak, więc jeszcze myślałem ewentualnie, słuchajcie, na tle nowotajni, ale jak patrzyłem, jak wyglądają te ThinkPady z Lenovotiny, czyli M920 czy M92, bo teraz już nie pamiętam, bo to tam są procesory, nie wiem czy nie jeszcze słabsze niż to co mam tutaj. Więc tak szczerze to średnio by mnie interesowało skorzystanie z tak starego sprzętu. Pozwolimy sobie na wyprzedzenie tych towarzyszy. Ja wiem, że ja jadę z bydłem, no ale... Znaczy z bydłem, ze świnkami, ale... no nie będę się za nimi wlokuł, jak mogę sobie 85
losów na godzinkę popylać. Gdzie, jak wiecie, w farmingu 17 i 19, w zasadzie w 15 było to samo. Trafik jeździł z prędkością 30 km na godzinę, więc tutaj jakby to jest taka rzecz, która pozwala mi tutaj troszeczkę łamać te, wyprzedzać ich po prostu, tak? Połamaniem przepisów bym tego nie nazwał, bo nigdzie tu nie ma znaków drogowych, które mówią mi strefa 30 km na godzinę, tak? Więc tutaj jakby to nie wchodzi w rachubę. Mam też dla was takie dosyć ciekawe też stwierdzenie. Widziałem, znaczy stwierdzenie. Widziałem dość ciekawy filmik, jak nie zapomnę, to wam go w opisie wrzucę. To dość ciekawej mapy. Ona jest na razie w fazie tworzenia, więc nie wiem, jak ona będzie wyglądać. Mapa do 22. Wiem, że była też wersja do 19 tamtej mapy. Zapomniałem nazwy tej mapy, ale powiem wam tak, widziałem review tej mapki. Amerykańskiej mapki, czy kanadyjskiej mapki. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Bo to nie było Green River, bo na Green River ostatnio próbowałem grać. I powiem wam tak, no na Green River miałem takie lekkie lagi, więc... Nie wiem, czy byłoby warto. Mapa 4X oczywiście, więc to byłoby coś w pokroju naszej Factory Farm, na której graliśmy w poprzedniej edycji Wujkowego Gospodarstwa, więc no, brzmi ciekawie jak dla mnie, ale na razie mapa jest nie do pobrania. Próbowałem przez stronę autora pobrać tą mapę, pobrałem nie tą, co chciałem, dlatego wspomniałem o Green River, bo zacząłem śledzić, jest taki twórca, bym powiedział, DJ Modding, i tam właśnie na kanale bodajże chyba The Farm Sim Guy'a widziałem właśnie preview tej mapy, którą DJ Modding konwertuje z 19 do 22 i podobno robiąc tą mapę od zera praktycznie, tego co zrozumiałem The Farm Sim Guy'a, podobno wydajność tej mapy się dużo, dużo poprawiła, no ale na razie póki co nie ma tej mapy do pobrania, prawdopodobnie chyba tylko zaufani twórcy od autora dostali prawdopodobnie mapę, tą tak zwaną, wiecie, przedwydaniową, łamane na testową. Więc na pewno będę chciał tą mapę przetestować, jak ona już będzie dostępna do pobrania. Oczywiście w Farmingu 22, bo w 19 nie będę tej mapy testował. Nie ma to po prostu sensu na chwilę obecną. Bo tak jak mówię, jeżeli będę się przesiadał na nową mapę, to już do Farminga 22, wtedy tutaj Wujkowe Gospodarstwo będzie przeniesione na nowy farming. Na chwilę obecną nie widzę sensu się przesiadać. Póki gram tutaj, póki da się grać, to w miarę funkcjonuje, no to, moi drodzy, nie będę zmieniał kampanii. Po to, aby jakąś, wiecie, spójność w tym, co zamierzam zostawić, żeby ciągłość naszej serii była w miarę płynna. Teraz tak, pozwolimy sobie, bo ja nie wiem, ile tam tych śmieciów jeszcze jest w tej zagrodzie do zgarnięcia. Zobaczmy sobie dokładnie, jak to tutaj wygląda. Krówki krówkami, pokaż mi świnki. Świnki 50. O, to coś za dużo tych świnek wywiozłem. No dobra, jest 56 świnek, więc przez dłuższy czas będę miał spokój ze świnkami.
Jak widzicie, owieczki, owiec mam 400 sztuk. Kur mam tyle, ile widać tutaj. Dwa kukuty, no to mają co robić. No i moi drodzy, moje konie, jak widzicie, jeśli chodzi o konie, no to są one w stanie takim, jakim je widzicie. Oczywiście tutaj przejażdżek sobie tymi koniami nie robię, ze względu na to, że mam stajennego, któremu płacę za to, żeby te konie były w dobrym stanie, o tak bym to określił. Dlatego kwestia tutaj jakby koni w ogóle jakby nie wnikam po prostu w nie. Ech. No i niestety, moi drodzy, jak słyszycie, trochę mam gardło zawalone. Zatoki niestety też, więc no nie zdziwcie się, jak nagle zacznę wam tutaj kichać, bo no niestety, ale moje zdrowie też ostatnio nie jest najlepsze. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś grubsze przeziębienie i że to jest tylko tymczasowa sytuacja. Więc my sobie tutaj zamkniemy nasz chlewik i ja jadę odstawić tego traka. I teraz, moi drodzy, weźmiemy sobie, przewiniemy czas. Ja sobie wezmę, moi drodzy, Gatora i pokażę wam, jak ja sobie tutaj, dla tych, co nie widzieli, bo wiem, że część z was już to oglądało, już widziało, jak się tutaj robi te drzewka, ale powiem wam szczerze, trochę mnie wkurza, naprawdę na tej gospie jest bardzo niski klatkaż, zwłaszcza tam w tamtym rejonie, gdzie mam dom. Chciałem, żeby tamten rejon wyglądał ładnie, w miarę ładnie. No wiecie, ja nie jestem jakimś artystą, nie zajmuję się estetyką ogrodów czy innych tego typu rzeczy. Po prostu stwierdziłem, że mi się to podoba, jest ok, no ale niestety kosztem klatkarzu, który jest strasznie niski, no ta gospodarka wygląda jak wygląda. A niech coś się jeszcze stanie z serwerem, że na przykład system od Microsoftu się pokrzani po którejś aktualizacji, to mówię wam, tutaj na serwerze dedykowanym potrafią być naprawdę srogie lagi. I to jest taka rzecz, która po prostu... Powiem wam szczerze, że zastanawiam się jak odnieść się do tego, w sensie zastanawiam się jak mam to określić, bo patrzcie, brakuje mi słów. Co powinienem zrobić, żeby troszeczkę, bo kasowanie części rzeczy, które na gospodarce się znajdują, to nie jest rozwiązanie, bo zacznie się tam robić trochę łyso, nie będzie to za bardzo wyglądało najlepiej. Więc mi się wydaje, że to no nie będzie dobrym rozwiązaniem. Tak mi się zdaje. Dobra, jeszcze sobie umyjmy ten zestaw. Ok. Weźmy sobie. Okej. Czy ja go muszę tankować? Nie, jeszcze nie. Jeszcze go nie muszę tankować. Więc weźmy go, odstawmy pod wiatę, tam gdzie on zazwyczaj stoi. Ja sobie tutaj pojadę od strony, o tutaj od strony zwierząt. Od tej strony sobie pojadę. On tam miał bezpiecznie się wyłamać i odstawić tego traka. Tu jak słyszycie, suszarnia pracuje. Ta będzie jeszcze uzupełnić fabrykę tego, no jak to się nazywało. Patrzcie, no brakuje mi słowa.
tą, gdzie mamy, moi drodzy, zaprawę nasienną. O, właśnie. Wspomniałem nazwę tej fabryki. Przy mojej sklerozie, jak wiecie, bywa różnie. Pamiętaniem takich rzeczy. Ja się tutaj... Dobra, stoję tak mniej więcej na środku. Trochę dupą zahaczyłem tu o ten płotek konstrukcji dachu. Dobra, ja to nazywam płotkiem, ale wiecie, o co chodzi. Tego traka możemy tutaj odstawić. Teraz by trzeba było, moi drodzy, przewinąć nasz czas. Więc udajmy się z powrotem do miejsca, z którego zaczynaliśmy nasz odcinek. Sobie skorzystam z biegacza. Tak będzie najwygodniej. Dajmy żreć ostatnią miskę naszemu psu na dzień dzisiejszy, który gdzieś tutaj sobie biegał. Dajmy mu jeść. I, moi drodzy, będziemy przewijali czas. Dobra, to niech on sobie podje. A my, moi drodzy, wchodzimy do domu i przewijamy nasz czas. Dobra, zróbmy sobie taki trochę lekki roleplay, czyli od razu do sypialni. No, kabiny prysznicowej chyba tutaj nie mam w tym domu. Muszę zobaczyć, czy tyle takiego jest, bo ja, tak jak mówię... A jest, dobra, jest kabina prysznicowa. Dobra, mamy coś w pokroju kabiny prysznicowej, ale chyba kolizje tu są i chyba wejść nie można. No, ale zobaczmy. No dobra, powiedzmy tego. Przydałby mi się teraz swoją drogą. O! Takie coś, takie sam, taką samą blachę mam w moim kibelku. Jak popatrzycie tutaj na ścianę. Takie samo mam po prostu w moim kibelku. Zobaczmy, czy... A, nie da się. A wiecie, dlaczego chciałem to sprawdzić, czy tu się da? Bo, moi drodzy, pamiętam taką grę, to była taka modyfikacja Wolfensteina, gdzie jak się wchodziło do tego Wolfensteina, w niektórych pomieszczeniach w Wolfensteinie były też toalety. I jak były toalety, to można było normalnie spuścić wodę. Śmieszne, wiem, głupie i śmieszne zarazem, ale coś takiego, moi drodzy, mnie spotkało. To była jakaś gra szpiegowska? Zrobiona na silniku do Wolfensteina. Na skryptach z Wolfensteina to był po prostu mod Wolfensteina 3D. I ta gra była dosyć stara, ale odpalić się ją dało w miarę płynnie chyba tylko na Windowsie XP. W trybie DOS-owym Windowsa XP, czyli z wiersza polecenia. Natomiast przypuszczam, że na zwykłym DOSie podejrzewam, że ta gra by w ogóle nawet nie odpaliła. Znaczy, mogę się mylić, bo ja, tak jak mówię, nie jestem geniuszem w kwestii tej kwestii, tak? Więc tutaj musicie sobie na to wziąć poprawkę. Dobra, mamy 21:18. Czyli to jest tak, 21, czyli to jest 1 godzina, 2, 3, 6, dobra, czyli musimy mniej więcej o 9 godzin przewinąć czas, żeby się tutaj nam zaczęło robić jasno. Dobra, ten 9 godzin i widzimy się za chwilę, już w nowym dniu. Brak miejsca na nowe palety wełny. O, czyli, moi drodzy, dzisiaj sobie jednak nie pokosimy. No, szkoda, bo jak słyszycie, leje. No, ale to nic, moi drodzy. Na to w sumie czekałem od dość dłuższego czasu, więc to będzie lekka zmiana planów tego, co chcielibyśmy zrobić. Tu wam od razu mogę tak pokazać, co w tym domu w ogóle jest. Bo część z was na pewno, zwłaszcza nowych widzów na moim kanale, jeszcze w tym domu nie była. Ale ten dom, moi drodzy, wcale nie jest taki nowy. Ten dom jest już od farminga 17 albo nawet farminga 15.
Pierwszy raz ten dom widziałem, słuchajcie, na mapie Unna. I to chyba u Jorgusia, zdaje się. On chyba miał ten dom na Unnie w nieco troszeczkę innym stylu. Ale kojarzy mi się układ pomieszczeń jak i kojarzę gdzie tego. Tu byliśmy w tej naszej kuchni. I jeszcze jedna rzecz, której wam nie pokazałem, czyli tutaj, moi drodzy, mamy pokój dzienny z telewizorem. No niestety to jest tylko tekstura. Tu mamy telewizor, taką wielką komodę, nie wiem jaką to nazwać. Taką szafę naścienną. Coś takiego jak u nas w Polsce, praktycznie na Śląsku, moi drodzy. Ja też takie coś mam u siebie w domu. Tylko, że nie mam tego na całą ścianę, bo gdzieś mój sprzęt komputerowy musiałem umieścić, więc połowa tej ściany została wypatroszona na rzecz mojego biurka. Ale miałem takie coś. No i tu, moi drodzy, mamy stanowisko komputerowe, pokój komputerowy i biblioteczkę z książkami. W sumie dwie biblioteczki z książkami, także tak ten dom wygląda. No i jak słyszycie, leje jak z cebra, więc póki co żniwa na pol 26 musimy odłożyć do czasu, aż nasz deszcz przestanie padać, więc nie ma presji, żebym ja się jakoś specjalnie śpieszył z wykonaniem tej pracy, którą mam teraz, a mianowicie weźmiemy sobie John Deere'a, podepniemy sobie beczkę na wodę, załadujemy się obornikiem i, moi drodzy, tutaj te drzewka koło domu sobie objedziemy. Kurczę, miałem na noc zamknąć garaż, ale na razie zostawię otwarty, bo i tak będę, moi drodzy, brał samochód i pojedziemy, słuchajcie, do tartaku. Więc jak nam starczy jeszcze czasu na ten odcinek, skoro deszcz pada, no to sobie zrobimy porządki w tartaku. W tartaku mnie dawno nie było, odcinka z tartaku też dawno nie było. Może troszeczkę przedłużę, ale, moi drodzy, mam czas tylko do 22, aby nagrać dla was ten odcinek. Bo później, moi drodzy, już jest troszeczkę za późno. Pamiętajcie, że ja mieszkam w bloku, więc no nie chciałbym za bardzo wkurwić sąsiadów. A mówicie, człowiek musi dosyć mocno, dość głośno mówić, żeby jakość audio była w miarę kumata. A pamiętajcie, że ja nie mam tutaj żadnych mat wygłuszających, nie mam żadnych pianek na ścianach ani innych cudów, które sobie jacyś youtuberzy dają na ściany, żeby poprawić akustykę w pomieszczeniach. Ja takich rzeczy nie stosuję. Zresztą powiem wam tak, moje mieszkanie, moim zdaniem, nie nadaje się na tego typu eksperymenty. Gdybym miał mieszkanie kilkupokojowe, czyli powyżej dwóch pokoi, prawdopodobnie jeden pokój bym przeznaczył właśnie na moje stanowisko plus na serwery, które mam tutaj pod biurkiem i na górze. Prawdopodobnie wpakowałbym wszystkie serwery do jednej szafy rakowej. Kupiłbym sobie, słuchajcie, taką stojącą szafę rakową otwartą i tam wpakowałbym zarówno switch, który wisi na ścianie, o którym będzie materiał, tylko nie mam kiedy go nagrać. Moje serwery Synology bym tam wpakował. No jest potencjał, aby to zrobić, żeby tą sieć całą wpakować do szafy rakowej. Tylko niestety, ale w moim przypadku, w mojej obecnej sytuacji, po prostu na szafę rakową nie ma miejsca. Gdyby nie to, że kabel Ethernet mam tutaj pod biurkiem i tu mam dedykowane gniazdka na montaż komputera, jak i całego stanowiska, to prawdopodobnie tu by stała taka szafa rakowa w rogu. Prawdopodobnie i na tej szafie rakowej, byłoby wszystko. Więc pierwotnie szafa rakowa miała stać tu, gdzie mam stół koło szafy w pokoju, to mogę wam tak powiedzieć. No ale jak kabel doszedł tam, gdzie doszedł, instalacja była robiona. Ja zresztą miałem inne pomysły na całe moje mieszkanie. Ale nie, od razu mówię, no, dla wszystkich tych, którzy by pytali. Absolutnie, ja jestem zadowolony z układu, bo układ jest spoko. Z tego, jak żyję sobie w moim mieszkaniu, też jestem zadowolony. No, jedyne, co mi się nie podoba, no to nie podoba mi się to samo, co wszystkim wam, którzy płacą za własne utrzymanie, a mianowicie nie podoba mi się to, że w ciągu ostatnich, może nie dwóch lat, ale przynajmniej w ciągu ostatniego roku, koszty życia wzrosły praktycznie chyba dwukrotnie. Bo no
widząc jak wygląda kwestia, jak wygląda ta kwestia, ile musimy wydać na to, żeby przeżyć, ile płacimy za same opłaty, no to to jest po prostu tragedia. I to dosyć kurawa tragedia, także no niestety, ale... Ale komu ja to będę mówił? Większość z was, zwłaszcza ci widzowie, którzy są w podobnym wieku jak ja, lub widzowie, którzy są starsi ode mnie, doskonale wiecie, o co mi chodzi, bo sami zmierzacie się z tym na co dzień. Gdzie, no, patrząc na to, jak koszty życia drastycznie wzrosły, no, nie jest to zbyt przyjemna sytuacja, tak? No, tak bym to... tak bym to określił. Dobra, załadujemy się obornikiem na nasz samochód. Ponieważ pierwszą porcję obornika będziemy musieli zapodać. W sumie powiem wam szczerze, przynajmniej nie mam takiej, patrząc na to jak wygląda kwestia, oczywiście wykręciłem bączka, no nie mów mi, że po tym jak wykręciłem bączka, ja nie jestem w stanie już trafić w... Okej, czyli tu kręcę jak mucha w smole, a to jest tutaj, o ja to mole, dobra, mam, ładuj obornik, dobra, załadujmy jeszcze beczkę wodą, beczkę odstawimy pod wiatę, załadujemy się wodą, odstawimy beczkę pod wiatę i bierzemy się za pierwszą porcję naszego obornika, tak aby nawieść nasze drzewka owocowe. Bo jak widzieliście, ja tam pod domem mam jabłonki, no i to trzeba, moi drodzy, przetrawić, zwał jak zwał. Wiecie, muszę się trochę cofnąć, bo za daleko odjechałem. O, teraz nam się beczka tankuje. My mamy godzinkę za sobą już naszego dzisiejszego spotkania. A ja pozwolę sobie pociągnąć kolejnego cukierka. Poczuję, że gardło mnie drapie, jakby mi ktoś brzeszczotem po nim po gardle pojechał. Także. O. No i mamy beczkę napełnioną. Szkoda, że deszcz nie napełnia wodą beczek na wodę, bo to by było fajnie. No ale niestety nie ma tak dobrze. Żeby się deszczówką napełniały zbiorniki na wodę, to by było fajnie, no ale niestety nie ma tak dobrze. O, chciało mi lekko przylagować, albo mi się zagapił, jedną z dwóch. Siebie ktoś pytał, chociaż ja już to mówiłem wcześniej, ja prawa jazdy w realu nie mam,
i miał go nigdy nie będę ze względów zdrowotnych. Więc to, jak jeżdżę w farmingu, no to jest to moja nauka, a nie doświadczenie z reala, więc tutaj jak lendelami jeżdżąc pojazdami, no to niestety, ale to wynika właśnie z tego, jak się nauczyłem jeździć. Okej, dobra, czyli co? Teraz będziemy musieli zrobić około 5-6 kursów. Za daleko on pojechał. Ja muszę wjechać teraz tutaj. Tak, bo tutaj, moi drodzy, mamy możliwość, moi drodzy, właśnie, żeby tutaj ten obornik tego. I to jest idealny, ten wjazd tutaj jest idealny właśnie na właśnie tego gatora. Żadnym traktorem tu nie wjedziecie, tylko właśnie John Deere'kiem, gatorkiem. A ja wam powiem, że ja ten pojazd bardzo lubię, bo to jest malutki suwik do prostej pracy ogródkowej, na ogródku, na działce. Powiem wam szczerze, że gdyby moi rodzice mieli troszkę większą działkę, dużo większą, powiedzmy taką, wiecie, wielkości pola uprawnego, to taki pojazd byłby jak najbardziej wskazany, żeby po terenie działki się nim poruszać. Bo wiecie, choćby głupie wywożenie liści, choćby głupie wywożenie, zbieranie jakichś kwiatków, nie kwiatków, innych rzeczy, zależy co tam mama potrzebuje, to myślę, że ona takim pojazdem byłaby w stanie po terenie działki poruszać się bez problemu, gdyby była taka potrzeba, tak? Bo to jest właśnie taki pojazd gospodarczy. Akurat ta wersja John Deere Gatora, nie wiem czy wiecie, bo John Deere Gator ma masę wersji. Od otwartych, jak wózek golfowy, przez wersję na 4 osoby, wydłużoną chyba wersję 4-osobową, wydłużoną wersję 2-osobową, czyli z wydłużoną paką, bo to mam konkretnie na myśli. Wersje otwarte, wersje zamknięte, no ale z tego co wiem, to wersja zamknięta ma tylko dwa wydania, trzyosobowe. Czyli albo taka, albo w wersji kabiny luksusowej, czyli wyciszonej kabiny. Nie wiem, czy ta wersja, którą my tutaj mamy w farmingu, to jest wersja, która pozwala, ma homologację na jazdę drogową, ale zdaje mi się, że chyba tak, bo te drzwi tutaj, jak i okna, to wszystko jest takie jak w tej wersji luksusowej, a z tego co wiem, wersja luksusowa ma możliwość jazdy po drogach publicznych. I mi się wydaje, że to też zależy od tego, jaki motor znajduje się w wspomnianym gatorku. Dlatego ja lubię ten pojazd, ale jedną jego wadą, przynajmniej w farmingu, jest to, że on jest bardzo lekki, co z jednej strony jest zaletą, ale z drugiej strony jest wadą. Wadą dlatego, że jeżeli bym chciał ciągnąć jakąś większą przyczepę, na przykład wózek z headerem, no to już ten gator jest lekko na to za lekki i nie bardzo sobie radzi z targaniem takich rzeczy i strasznie buja nim na bok w momencie kiedy gramy sobie i targamy właśnie jakieś wózki z headerem. Tu jak widzicie mam dwa headery po lewej, tutaj za trakami. Jeden header to jest header do kukurydzy, drugi header jest headerem zbożowym i oba wspomniane headery, no lepiej byłoby targać zwykłym traktorem, jeśli chodzi o wózki, przy kombajnem, niż jednak tym gatorem, bo
Ja czasami to robię gatorem, ale wtedy trzeba się naprawdę pilnować, żebyś nie wyrżnął się gdzieś na bok, bo naprawdę buja tym pojazdem wtedy dosyć mocno. Tu nie chodzi o to, że on by się nagle przewrócił cały na bok, tylko po prostu jest bardzo podatny na jest bardzo podatny na to, żeby lecieć bokiem, o tak bym to określił najprościej. Jest podatny na to, żeby polecieć bokiem, a jak polecimy bokiem, no to moi drodzy, wiadomo, że sterowność tego potem leży i kwiczy. Albo leży i kwiczy. Zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, ten gator nie bardzo nadaje się do takiej pracy. Ja wiem, ja mam tu trochę jeszcze tego bornika na lawecie. Ale ja sobie pojadę, słuchajcie, napełnić naszą przyczepkę i wjedziemy tutaj do mojego ogródka. Bo w ogródku mamy jeszcze cztery drzewa, które trzeba nawieść. A to, moi drodzy, staram się robić za każdym razem, kiedy przewinę czas do następnego dnia. A zanim zacznę robić kolejne prace typu właśnie na przykład zasiewy, opryski i inne tego typu. A właśnie, zobaczmy sobie za chwilę, sobie zobaczymy stan naszych pól. Bo o ile mnie pamięć nie myli, któreś pole powinno nadawać się do oprysków. No ale z drugiej strony przy deszczu nie wiem, czy ten cały środek kwastobójczy po prostu na mnie wypłynie. Bo ja wiem, że gra to zaliczy jako oprysk, ale chyba w realu, gdybym ja teraz w deszczu zaczął pryskać, po prostu deszcz wypłuka całą zawartość tego środka kwastobójczego. Więc pozwólmy sobie tylko zobaczyć, jak to tutaj wygląda, bo w grze to nie ma w zasadzie większego znaczenia. Pryskam, pryskam, dziękuję, do widzenia, tak? Bo tak, dwunastka wymaga odchwaszczenia, słuchajcie, także no trzeba by puścić tego pracownika, żeby nam te pole odchwaścił. Tam zaraz podstawimy traktor, ale pamiętajcie, że normalnie wydaje mi się, że w realu tego się nie robi. W realu powinienem puścić odchwaszczanie dopiero jak deszcz przestanie padać. Po to, żeby woda nie wypłukała tego środka kwastobójczego. Natomiast ze względu na to, że chciałbym to zadanie rozpocząć jeszcze na tym odcinku, no to pozwolę sobie na taki wyjątek, bo wiem, że gra i tak to zaliczy, tak? Niezależnie od tego, w jakich warunkach będę opryskiwał pole, wiem, że gra to zaliczy jako wykonane zadanie. Tylko jeżeli miałbym popatrzeć na to pod realem, jak to w realu wygląda, no to tutaj już to kolorowo tak nie wygląda. Jest to rzecz, która gdzieś będzie no pomału nadawała się na przemyślenie. Bo trochę źle, złych słów użyłem, więc chciałbym z tego jakoś wybrnąć. A mianowicie, wracając do wspomnianego tematu. Czekajcie, w sumie po co ja tutaj wjechałem? Ale to i tak bym musiał tam potem objechać jeszcze te drzewka dookoła, więc ja sobie tutaj przejadę, bo tak już mi będzie najszybciej.
To jak słyszycie takie pukanie, to niestety, ale moja półka z klawiatury, ta półka już troszeczkę przeżyła. To jest biurko, które ma, słuchajcie, to biurko ma 15 lat? 16? Ta część biurka, na której stoi komputer, klawiatura, to ma chyba 16 lat z kubańskim. Ale mówię wam, trzyma się dzielnie. Trzyma się dzielnie, ja jestem dumny z tego biurka, że tyle czasu wytrzymało. No niestety te rynienki, te całe rynienki, na których trzyma się ta półka na klawiaturę, jak słyszycie, one całe chodzą. O ile same rynienki, które są przykręcone do biurka, one są spoko, o tyle tutaj ta rynna jedna jest wykrzywiona i dlatego to tak wszystko chodzi jak chodzi. Aczkolwiek ja nie narzekam, póki spełnia swoje zadanie, nie mam podstaw, żeby myśleć ani o wymianie biurka, ani o też modernizacji tych rynienek. Pomyślę, może kiedyś te rynienki wymienię, bo drewno jako takie, czyli te półeczki drewniane, cały ten szkielet tego biurka jest w porządku, więc tu ewentualnie byłyby do wymiany tylko śruby i... No to może śruby też nie, ale byłyby do wymiany co najwyżej te metalowe rynienki. Najprawdopodobniej te, które pozwalają mi wysunąć półkę od klawiatury. To byłyby jedyne rzeczy, które byłyby w tym biurku może do wymiany. Z naciskiem na słowo może, bo powiem wam szczerze, nie jestem przekonany, żeby to było konieczne. Także tutaj ta kwestia jest otwarta. Dobra, 97%. Nie będę leciał, słuchajcie, po kolejną porcję naszego obornika, bo po prostu nie ma potrzeby. Podstawmy, myślę, wezmę sobie John Deere 6M. Podłączymy sobie John Deere 6M pod opryskiwacz ze środkiem chwastobójczym. Jak słyszycie, deszcz ładnie pada. Nadal. Także na chwilę pozwólmy sobie wyjść. Powiem wam szczerze, że to jest rzecz, którą ja lubię w farmingu. Lubię. To, że ja mogę sobie pograć tak, jak chcę, jak mi pasuje. Nagrać dla was odcineczek. No i też to, na co pozwala ta gra. Jest tyle możliwości, które możemy tutaj w farmingu zrobić. Jedyne, czego ja oczekuję od gry, to tego, żeby chodziła stabilnie. I to jest wszystko. Ja chcę, żeby gra chodziła stabilnie i w miarę płynnie. No tyle. Tyle oczekuję od gry. Nie oczekuję jakichś fancy, innych cudów na kiju. Już nawet specjalnie przekręciłem jedno ze słów, które miałem w głowie. Nawet nie umiem go za bardzo dobrze wypowiedzieć. Ale chodziło tu generalnie o to, że... Można by powiedzieć, że kocham prostotę w tym farmingu, że ja mogę sobie zagrać tak jak chcę, tak jak lubię, nagrać dla was odcinek z tego, co robię. I nie wymaga to ode mnie jakiegoś nadmiernego wysiłku, pod warunkiem, że wszystko działa. Po co ja się tak męczę? Czekajcie. Po co ja się tak męczę? Dawaj no mi kamerę do tyłu. O. I mamy. Dobra, i teraz polecimy razem z Follow Me. Polecimy, moi drodzy, na... polecimy, moi drodzy, na pole. Tak, tutaj niestety tak jest. Te tekstury tak przebijają. To jest normalka. To jest coś z tymi wiatami. Odkąd je tu mam,
A mam je od początku kampanii, zawsze tak było, że tutaj one mrugały, przebijały, zwał jak zwał. Tego się niestety przeskoczyć nie da. Musiałbym te wiaty wymienić na coś innego. Ale to są najlepsze wiaty, jakie mam na tej kampanii. Nie licząc tamtych garaży, czyli tych garaży czerwonych, które tutaj mamy, bo drugi jest pod domem tej paczki garaży, ale powiem wam szczerze, jak próbowałem się bawić z stawianiem tej drugiej paczki, czyli tej paczki od Aliena, bo te wiaty, które tutaj mamy, to są wiaty od Alien Jima. No niestety z tymi wiatami od Aliena było tak, że jak wymieniłem te wiaty, gdzie tu stoją te traki na testowym zapisie, to klatki mi jeszcze bardziej spadły, więc powiem wam szczerze, wolę zostawić te wiaty, co są. O, zapis. No co jest? Ty mi nie mów, że on mi stanął. Tak. Nie pojechał za mną. Mimo że go ustawiłem, to za mną nie pojechał. Ciekawe, co go zatrzymało. No dobra, może pod zły sprzęt podłączyłem go. Może zły sprzęt wyłapał. Ten follow me. Albo jakąś kolizję wykrył, bo mogło być też tak, że wykrył jakąś kolizję. Bo tutaj jest dużo obiektów, więc mogła być to jeszcze kwestia kolizji. Dobra, ustawię go na 35 metrów. Miejmy nadzieję, że za nami pojedzie. I trzeba będzie... O! Za szybkiego mam biegacza teraz. Trzeba wyłączyć. No i dobra, możemy sobie przy okazji zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jak widzicie, robi się nowa porcja siana. No i moi drodzy, szykuje się też suszone zboże, które pójdzie do młyna. A właśnie, bo prawie bym zapomniał. Słuchajcie, testowałem to a propos kompostu. Jeśli ktoś z was wie, jak dodać do mapy obsługę kompostu do tego, aby dało się go rozrzucać na polach jako nawóz, tak jak się to robi z obornikiem, to dajcie mi znać, bo mnie się udało, słuchajcie, dorzucić do mapy informację o tym, aby rozrzutnik przyjął, rozrzutnik obornika przyjął kompost, natomiast po wjechaniu w pole ani nie miałem żadnego błędu, ani nic, ale bo są dosłownie tracił się cały kompost z przyczepy, z rozrzutnika. Więc jeśli ktoś z was wie, jak to zrobić, żeby mapa przyjęła rozrzucanie kompostu na polu, to ja będę bardzo wdzięczny, bo chciałem go użyć jako nawozu. Ewentualnie jeszcze może dodam go do szklarni zamiast obornika, o to by nie było złe. To by może nawet nie było złe, by dodać go do szklarni zamiast obornika. Więc może sobie ten greenhouse sobie zedytuję, żeby tam można było kompost dać zamiast... Znaczy, nie zamiast, tylko po prostu albo jedno, albo drugie, tak?
Tak samo wymyśliłem sobie, że może jeszcze dorzucę jedną rzecz do mapy. Jak będę robił tą piekarnię, bo jestem w trakcie szykowania się do tego, żeby zedytować mapę i dorzucić tą piek do piekarni, dorzucić ciasto, to prawdopodobnie dorzucę jeszcze. Nie słoneczniki, kurczę, czekajcie, jak się to nazywało? Może PDA mi przypomni, bo ja mam sklerozę. Czekajcie, może PDA mi przypomni. O, tu jest. Plan jest taki, żeby do piekarni do produkcji chleba dorzucić mak. I zobaczymy, czy to ogarnie. Ale to dopiero będę robił, jak będę dorzucał też możliwość produkcji ciasta truskawkowego, bo plan jest taki, żeby było ciasto truskawkowe w piekarni do produkcji, tam gdzie się chlebek robi. A po co ciasto truskawkowe? Dlatego, że mam truskawki i dlatego, że mam mąkę. Ale czekajcie, czy ja mógłbym. O tak, drożdży nie mam. Ale mógłbym wrzucić ser. Sernik truskawkowy. O! I to byłoby jako ciasto truskawkowe. Patrzcie, kolejny pomysł wpadł mi do głowy. Dobra. I ciasto truskawkowe, sernik z truskawką. Myślę, że to wcale nie byłby taki głupi pomysł, jeśli chodzi o edycję mapy, ale kiedy ten edit mapy się pojawi, nie mam pojęcia, bo ja muszę do tego tematu przysiąść i muszę znaleźć palety. Dzięki Jorgusiowi mam palety na dysku z ciastem, nie wiem tylko, które to są. Tutaj muszę po prostu sprawdzić, które to są palety. Jak już ustalę, które to są palety, to ja po prostu dodam te pliki palet do mapy i wrzucę je do fabryki. Bo wiecie, ja mógłbym użyć własnych produkcji, tak? Własnych tekstur, własnych tych, ale ja nie umiem tego przerobić do formatu zjadliwego dla farminga. Musiałby mi ktoś przerobić moje grafiki w taki sposób, żeby zrobić z tego obiekty i 3D, poteksturować to, a ja tego jeszcze nigdy nie robiłem, nie wiem jak się to robi. Ja mógłbym sobie zrobić własne te palety, ale no powiem wam szczerze, najszybciej i najtaniej będzie zrobić te palety. Nie, zrobić te fabryki po prostu z gotowych palet. Tym bardziej, że pamiętajcie, mapa, na której my tutaj gramy, jest to mapa, która nie jest dostępna publicznie. Oryginał tylko tej mapy jest dostępny publicznie. Natomiast wszystkie przeróbki, które są widoczne na moim dedyku, które widzicie na mojej kampanii, są to przeróbki, które zrobiłem pod siebie, czyli zrobiłem je na moje własne potrzeby. Na to, co ja potrzebuję, i po to, żeby mnie się tutaj fajnie grało. Jako, że mamy niezbyt ciekawą pogodę i już mamy godzinę 28, to weźmy sobie, myślę, weźmy sobie wywrotkę. Obojętnie którą, a może tym razem tą. Dobra, negatora tutaj postawię. Weźmy sobie wywrotkę. Dobra, stoi trochę na deszczu, to mu paka zamoknie, no ale dobra. Weźmy sobie może tą wywrotkę tutaj. Zobaczmy, ile tam paliwa zostało. Wiecie, czy ja mam jeszcze kluczyki do tego auta? Ja chyba mam, dobra, czekaj. Dobra, jestem w samochodzie.
prawdy. No to chwila prawdy, czy odpali? Palił. Nieco przy pierwszym podejściu. Dobra. Teraz tak, musimy się zastanowić. Co byśmy chcieli załadować na niego? Ja myślę, że załadujemy na niego. Gdzie to ta fabryka? Fabryka zaprawy nasiennej jest mi potrzebna. To tu jest fabryka. O, to jest to. Dobra, weźmy sobie może słomę albo trawę i dorzucimy po prostu do fabryki. A tutaj trzeba będzie 50, jest 50 tysięcy litrów, więc trzeba będzie dorzucić trochę tego. Okej, to weźmy sobie trochę trawy, trochę słomy, taką mieszankę, raz tego, raz tego. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, bo miałem się wziąć za tartak. Ale umówmy się tak, jeśli w następnym tygodniu, grając tutaj, będzie padało, to wpadnie wam następny odcinek, to wpadnie wam odcinek związany z tartakiem. Bo niestety, ale jak sami widzicie, jest to... Jest to rzecz, która jest gdzieś tak zwaną niespodziewajką. Ponieważ ja nagrać tartak chciałbym zazwyczaj wtedy, kiedy pada. Ze względu na to, że jest to najlepsza okazja, żeby to zrobić. Ja ten odcinek oczywiście jeszcze troszkę przeciągnę. Ktoś mnie kocha na telefonie. Dobra, odczytam sobie to później. Wiecie co? Nie zrobiłem o miniatury odcinka, ale kanał. No cóż, znowu zapomniałem o miniaturce. Dobra, co? Zróbmy sobie miniaturkę, jak będę tą fabrykę tutaj uzupełniał, co? No, to by nie było głupie. Trochę tu głośno, niestety. No co jest? Powinno przyjąć trawę. Ja tu skopałem. O, jest. Dobra, i teraz tak, ja muszę na chwilę wyjść z samochodu. Użyjemy sobie moda na ukrycie chuda. I zrobimy sobie miniatureczkę. Dzisiaj miniaturka będzie troszeczkę może mało ciekawa. To było, tu to jest. Dobra. Aha, to jest latanie, to nie to. To jest to.
Dobra, ten moduł musiałem wyłączyć. Wiecie, może spróbuję się troszeczkę bardziej wyprostować. Dobra, i coś z tego, słuchajcie, wybiorę. Średnia taka miniatura, może coś takiego. O. I cały trak już tu wszedł. Ale musimy tu jeszcze ze 4 traki przywieźć. No to jest. Kolizję? Tu złapały, czy co? Tak, jakby ktoś słyszał, dobrze słyszycie. Poratowałem się troszeczkę cukierkiem. Ciągnę kolejnego kopalnioka. W sumie to już jest dzisiaj 3. albo 4. Wcześniej jeszcze sobie wziąłem Holinex, tak dla świętego spokoju. Coś pokroju Holinexa, takie cukierki na gardło. Ale czy to coś da? Nie wiem. Wydaje mi się, że moje gardło jest w kiepskim stanie. Dobra, załadujmy sobie słomy. Tej słomy mam dosyć sporo. Aha, zapomniałem włączyć chłody, czekajcie. Okej, okay, mamy prawie całego traka załadowanego. Druga porcja z 4. Czyli jeszcze by trzeba było tak, bo to tak, 4 traki, 4 pełne traki i w sumie 5 to będzie połowa. Dobra, druga porcja idzie. Ok, jakby ktoś pytał, to co my teraz uzupełniamy, to będzie produkcja składnika, z którego będziemy robić nasiona. No to jak widzicie, ten składnik jest pełny, aktualnie jest magazyn pełny naszej zaprawy nasiennej. A zaprawa nasienna jest nam potrzebna po to, aby, moi drodzy, produkować nasiona w tym samym kompleksie, w którym produkujemy, moi drodzy, żarcie dla zwierząt oraz nawozy. No i tutaj, moi drodzy, dzięki tej małej fabryczce, którą przerobiłem, oskryptowałem, bo to jest... Oryginalnie jest to fabryka nasion, którą możecie pobrać z ModHuba. Natomiast ja sobie pozwoliłem przeskryptować ją w taki sposób, żeby wydawała mi na paletach wspomnianą już zaprawę nasienną, dzięki której moja fabryka nasion normalnie może funkcjonować. Z tą różnicą, że ja nasiona wykorzystuję głównie
moi drodzy, nasiona wykorzystuję głównie do szklarni, ponieważ jak ja pracuję głównie na pracownikach, oni sobie sami kupują nasiona, więc ja do pól nasion nie potrzebuję, w zasadzie jedynie do szklarni, gdzie to też w tych szklarniach, moi drodzy, produkuję właśnie wspomniane pomidory, sałatę, truskawki i maliny. Miałbym jeszcze do tego, moi drodzy, białą kapustę i białą i czerwoną kapustę chyba. Białą kapustę, czekajcie, co tam jest. Wejdźmy sobie pod sklep, bo ja teraz nie pamiętam dokładnie, ile tych szklarni jest ogólnie w paku. Natomiast ja korzystam tylko z czterech. Nie, to nie ta kategoria. To będzie ta kategoria. I tu mamy, moi drodzy, jak widzicie, raspberry. Czyli mamy malinkę, mamy truskawkę, mamy... To jest chyba kapusta. Pomidor. Nie, cauliflower. A kurde, mnie się zawsze to myli. Możecie mi napisać w komentarzach, co to dokładnie jest. Ja generalnie i tak mam tylko sałatę, pomidory i wspomniany już przede mnie truskawki i maliny. Ponieważ na terenie, na którym mam szklarnię, moi drodzy, nie mam już miejsca na pozostałe cztery, pozostałe dwie szklarnie, a nie chcę ich nigdzie indziej umieszczać, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Także wystarczają mi w zupełności te cztery szklarnie, które mam, w których robię produkcję. I to na razie może być. Teraz jeszcze, moi drodzy, przejdę na koniec tego spotkania do jednej rzeczy, mianowicie jestem wam wdzięczny za taką liczbę wyświetleń, jaka była ostatnio pod ostatnim materiałem. Powiem wam szczerze, tak z głupa wszedłem w sobotę wieczór na mój studio z YouTube'a. Jeszcze na telefonie, jak byłem chyba u rodziców, zdaje się, patrzę ile wyświetleń. Nie, no jestem wam wdzięczny, bo zaskoczyliście mnie totalnie liczbą wyświetleń. Nie spodziewałem się, że aż tyle tego będzie. Mam nadzieję, że ten materiał też przypadnie wam do gustu i też będzie tych wyświetleń bardzo dużo. No, mówię, ja za każde wyświetlenie jestem wam wdzięczny, za każdą łapeczkę, za każde udostępnianie jestem wam wdzięczny. Chociaż może nie mówię o tym na każdym materiale, bo tak jak mówię, stwierdziłem, że no nie będę się bawił jak większość youtuberów i żebrał o suby, o o lajki i tak dalej. Pamiętajcie, ja materiały wrzucam, bo ja lubię grać w farminga. Chciałbym dla was też coś fajnego nagrać z tego, co robię w farmingu. A jak się wam podoba, no to tak jak mówię, kanał jest prowadzony dla was. Takich ciekawych rzeczy, które gdzieś tam mnie kręcą. Ile się wam z tego podoba, tyle wam się z tego podoba. I ja tak jak mówię, z kręcenia materiałów nie zrezygnuję. To chyba, że zdrowie mi nie pozwoli już, nie pozwoli mi nagrywać, bo może być tak. Jak już całkowicie stracę wzrok na drugim oku, no to moi drodzy, w tym momencie kanał przestanie istnieć, bo ja nie będę w stanie nawet na komputerze się poruszać, więc muszę na to, moi drodzy, wziąć poprawkę. No ale to, moi drodzy, wiecie, to się wszystko okaże, jak będzie, co będzie i no wiecie, przyszłość pokaże, tak? No na razie na tyle mam zdrowie jeszcze w miarę sprawne, że jestem w stanie dla was materiały nagrywać. Dlatego też, wiecie, nie chcę wchodzić w jakieś tematy związane z donacjami, jak to kiedyś jakiś widz się mnie pytał, czy przyjmuję donacje i tak dalej. Ja powiedziałem prosto z mostu, nie przyjmuję donacji, bo raz, że musiałbym zarejestrować kanał jako działalność gospodarczą, a dwa, dlatego, że
Przyjmując donację od widza, ja jestem w tym momencie od tego widza zależny, także nie mógłbym sobie pozwolić na tę dowolność publikacji, tylko musiałbym podstosować content pod tych widzów, którzy są na moim kanale, którzy płacą mi za to, że nagrywam materiał, więc wolałbym być od tego tematu niezależny. Ja wiem, że kwestia widzów jest tutaj kwestią istotną, natomiast no, staram się, żeby mój kanał był na tyle niezależny, na ile tylko to jest możliwe, bo tego, no na szczęście na razie jeszcze, na moje szczęście, bo nie wiem jak ja bym na to zareagował, nie miałem z tym styczności i raczej mój kanał jest na to za mały, żeby mieć z tym styczność, ale na razie ani żadnych reklamodawców, ani niczego, moi drodzy, nie spotkałem na moim kanale i póki co się na szczęście moje na to nie zanosi, bo jak mówię, nie chciałbym ze swojego kanału zrobić tego, co robi większość youtuberów, no ale oni faktycznie na tym zarabiają, tak? No więc to też jest tego, no a z drugiej strony i tak na moich filmach YouTube zarabia, to jest swoją drogą, bo przecież oni nawet jak nie masz włączonego zarabiania, to i tak na tobie zarabiają. Im więcej wyświetleń, tym więcej na tobie zarabiają. To jest taka prawda. Nie wiem, czy czasem Bohun o tym nie wspominał na swoim kanale. Jak YouTube zarabia na tych... Właśnie nie wiem, bo chyba u niego to słyszałem. Ale nie mam stuprocentowej pewności. Chyba u niego. Jak YouTube zarabia na twórcach, którzy nie mają włączonego zarabiania na YouTubie i z tego nic nie mają, że wrzucają swoje treści na platformę. Natomiast ja póki co się tym nie przejmuję, bo ja nie chcę mieć kłopotów z prawem, nie chcę mieć problemów w tej kwestii, więc zarówno podatkowo dochodowej, więc tutaj jakby kwestie zarabiania na YouTubie odkładam na dalszy plan i wiecie, ja jestem człowiekiem, który lubi święty spokój. To jest dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego. Tak zwany święty spokój. Czyli nie chcę za bardzo męczyć się problemami, które nie są mi potrzebne do życia. W sensie, jeśli mam sobie wywoływać specjalny problem, specjalnie problem po to, żeby go mieć, to mam już dość własnych problemów innych, żeby jeszcze kolejny problem dorzucić do listy. Tak bym to określił. Ale ja myślę, że większość ludzi tak działa. Stara się jednak unikać problemów za wszelką cenę. Aczkolwiek nie każdy mówi o tym w sposób jawny, tak jak ja to robię na moim kanale dzisiaj. Ale tak jak mówię, za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie łapki, za wszystkie te, ja jestem wam wdzięczny, bo uważam, że jeśli wam się podoba, to oglądać i tak materiały będziecie, niezależnie od tego, co w tych materiałach będzie, o ile materiał przypadnie wam do gustu. I ja tak do tego tematu, to tak ja po prostu do tego tematu podchodzę. I nie mam jakiegoś parcia na to, ile ludzi obejrzy mój materiał, bo wychodzę z założenia, jak się komuś podobało, to mi wystarczy. Nie mam jakichś aspiracji co do mojego kanału wielkich, bo wiem, że dzisiaj jesteś wielki, a jutro upadniesz. I to mniej więcej pod takim kątem do tego podchodzę. Zresztą osobiście uważam, nawet jeśli to jest mylne twierdzenie, ale osobiście uważam, że zarabianie na YouTubie albo utrzymywanie się z YouTuba to jest jak bycie gwiazdą. Dzisiaj zarabiasz miliony, a jutro klepiesz biedę. Innymi słowy, uważam, że
Jest to robota na chwilę, w sensie pod kątem zarobkowym. Powiedziałbym biznes na chwilę, ale nie wiązałbym z tym przyszłości na powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 lat, bo dzisiaj YouTube jest, jutro go nie ma, więc dlatego tak do tego chodzę. Dobra, wrzućmy te resztę trawy. Zobaczymy, czy owieczki by to przyjęły. No i tu by trzeba było jeszcze tą wełnę pozbierać. To my sobie tutaj jeszcze lawetą podjedziemy. Pozbieramy tą wełnę i na tym chyba zakończymy materiał. No a tu widzę, że trochę się już pozbierało. Trzeba by posprzątać koryta. Ale koryta to ja sobie posprzątam, słuchajcie, pod koniec dnia w farmingu. Więc nie będę tego robił teraz. Stawię sobie to na godzinę 18-19 w farmingu, jeśli chodzi o czas gry, i wtedy sobie posprzątam koryta, a że akurat i tak muszę się rozładować z mojej trawy, to wykorzystam akurat zwierzątka, które na pewno się ucieszą ze świeżej dostawy żarełka prosto do ich koryt, więc tutaj myślę, czy do ich koryta. Akurat myślę, że akurat będzie to ekstra sprawa. No i dobra, teraz tak, ja będę musiał odstawić tego traka, słuchajcie, pod wiatę. Przestawię gatora, tą lawetę sobie tutaj weźmiemy, podstawimy się pod owce i pokażę wam jeszcze na sam koniec, jak, o ile mnie z gry nie wywali, bo to też, słuchajcie, lubi mi się czasami zdarzać, że gra lubi mnie wywalić do pulpitu po jakiejś godzinie, półtorej. Jak pamiętacie, ja o tym wspominałem już wcześniej, że tak mi się dzieje. No niestety to jest... Wiecie co, coraz bardziej jestem przekonany, że to jest wina albo systemu, albo sterowników do karty, ale wydaje mi się, że chyba po troszku tego, że takie sytuacje mi się zdarzają. Dobra, a my sobie teraz przesiądźmy się do kolejnego czerwonego Volva. Weźmy sobie lawetę i podstawmy się pod owce. Dobra, zobaczmy, czy autoload jest ustawione na palety. Palety, dobra, jest git. Włączmy sobie światełka. I teraz byśmy sobie wyjechali tutaj. O, proszę. Stawimy się. I to będzie ostatnie zadanie na dzień dzisiejszy. Myślę, że jednak ten tartak zostawię sobie na następny odcinek. Najwyżej nagram ten odcinek jutro albo pojutrze. Zobaczymy, kiedy mi się uda to nagrać. Bo tak jak mówię, nie wiem, jak długo będzie deszcz w farmingu, jak długo będzie padało dzisiaj. O, czyżby się coś przypisiło? Może jo. To tak jakby, może to był jakiś zapis albo coś. Takie było, tak jakby gra nagle dostała jakieś zadyszki albo Gieron wie co. Co stało? Czuję się tak jakoś. Żeby tu podjechać trochę bliżej, by ją tutaj troszkę dociągnąć, tą lawetę. Bo ja mógłbym, słuchajcie, bezpośrednio na lawetę to załadować, czyli wycofać się, tak jak to Jorguś lubił robić, wycofać się, żeby samo się załadowało. To byłoby pewnie dużo szybsze, ale ja preferuję, słuchajcie, akurat preferuję w tym wypadku pracę, która trwa troszkę dłużej, ale podoba mi się sposób, w jaki to robię, więc weźmy sobie nasz wózeczek widłowy. To nie jest akurat wózeczek, bo to jest zwykły paleciak. Weźmy sobie zwykłego paleciaka. Niestety on działa troszeczkę jak traktor, więc stąd, jak słyszycie deszczu, też słyszymy, jakbyśmy pukali o blachę. Niektórych dźwięków gry w ogóle nie słychać. Jest to urok tego paleciaka. Ja nie wiem, czy ten paleciak czasem nie był
na Mothubie do pobrania, bo to jest chyba z Mothuba ten paleciak. Musielibyście sobie zobaczyć, czy dla tych, co są zainteresowani, czy ten paleciak znajduje się na Mothubie, bo ja tak jak mówię, wydaje mi się, że ja go chyba z Mothuba pobrałem, ale stuprocentowej pewności niestety nie mam, ponieważ nie pamiętam, bo tak jak powiedziałem, modyfikacje, które pobrałem z Mothuba, wbierałem bardzo dawno. Część modyfikacji w międzyczasie była aktualizowana, ale ja też nie wszystkie modyfikacje posiadam z Mothuba, tak? Część modyfikacji, które w farmingu dzisiaj stosuję, są to modyfikacje ze stron trzecich. Ja już nawet nie pamiętam, z jakich linków je pobierałem, więc jeśli ktoś by się mnie pytał, skąd masz to, skąd masz tamto, ja po prostu już nie pamiętam, który mod z której strony pochodził, więc tutaj jakby nie chcę was wprowadzać w błąd. Jeśli ktokolwiek z was, moi drodzy widzowie, byłby zainteresowany, co to za modyfikacja, skąd ona pochodzi, mogę wam tylko powiedzieć, co to za modyfikacja po nazwie, ale jaki był tego autor, no to musielibyśmy sobie już sprawdzić przez menadżer modów. Może kiedyś zrobię wam krótki filmik i pokażę wam po prostu w tym krótkim filmiku, no będzie krótki, bardzo krótki filmik, bo to będzie raptem kilka minut, pokażę wam po prostu listę wszystkich modyfikacji, jakie mam, jaki to jest autor, co to za modyfikacja, ale nie powiem wam, skąd to pobrać, bo ja tak jak powiem, tak jak wam już powiedziałem, ja po prostu nie pamiętam, skąd co pobierałem. Część modyfikacji była edytowana, część modyfikacji jest edytowana przeze mnie, podstawka, chociażby ciągniki. Kto pamięta materiał na moim kanale, jak pokazywałem wam, jak zablokować kamerę w ciągniku, żeby w lusterkach było cokolwiek widać, no to moi drodzy, ten materiał na moim kanale się znajduje w sekcji tam, gdzie są tutoriale, tam jest filmik w sekcji tutoriali do Farming Simulator, tam sobie możecie zobaczyć, w sumie jako chyba jedyny taki film tutoriali, bo nagrałem ten materiał w zasadzie, opublikowałem ten materiał z tych tutoriali z kamerami, opublikowałem go głównie dla siebie, ze względu na to, że ja mam straszną sklerozę i pomyślałem sobie tak, przyjdzie nowy farming, to będę musiał znowu to pewnie zrobić. No to nie będę pamiętał, jak się to robiło, a jak nie będę pamiętał, jak się to robiło, no to będzie trochę lipa. No więc nagrałem materiał, który na moim kanale gdzieś tam znajdziecie w playliście z tutorialami. Ale tu w zasadzie powiem wam szczerze, robienie tutoriali jako takich do farminga na razie póki co dla mnie mija się z celem, bo po pierwsze ja nie jestem moderem, czyli nie robię modyfikacji, a po drugie kwestia jest taka, że nagrywając dla was wujkowe gospodarstwo, ja wam po prostu pokazuję takie rzeczy, jak zebrać wełnę, jak sprzedać wełnę, jak wyprodukować zboże, jak zebrać zboże, jak je sprzedać, jak tego, w zależności od potrzeb, to ja muszę zrobić w farmingu. Więc tutaj jakby kwestia tutoriala dedykowanego pod daną rzecz nie miałaby w tym momencie sensu, gdzie większość rzeczy, które ja wam pokazuję na tej mapie, robi się tak samo jak na innych mapach. Różnicą są tylko fabryki. Tak naprawdę różnicą, która tutaj jest, to jest różnica tego, jakiego sprzętu ja używam do danej pracy, ile z tego sprzętu jest na Mothubie, ile jest poza Mothubem. No i różnica jest taka, że na tym farmingu, czyli na farmingu 19, jak dobrze wiecie, w podstawce nie ma fabryk. Więc fabryki są tylko przez Global Company. A tak, macie to samo, co było w farmingu 15, czyli tylko punkty skupu i punkty kupna, tak? Że mogliście kupić, a to nasiona, a to
A to paliwo, a to wapno, a to nawóz. No już teraz tak mówię ogólnie, tak, że takie rzeczy mogliście po prostu kupić. No ale to wszystko, moi drodzy, jak wiecie, to praktycznie działa tak samo. Nie licząc tylko fabryk i maszyn, których ja używam, bo maszyny może są takie same w większości, aczkolwiek... O, tylko tyle było tych? Czemu on mi pokazywał, że był pełny? Chyba, że jedną paletę zgubiłem gdzieś po drodze. No dobra, chyba, że jeszcze jedna się zrespiła. Pokaż mi, jak to na traku wygląda. No tak, on mi pisał, że są pełne palety wełny, a ja mam o jedną więcej palet wełny niż normalnie powinno być. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmą paletę dostałem. I co, siódma się zrespiła w ostatniej chwili, kiedy ja sześć palet zebrałem? A nie wiem, będę musiał chyba przed wrzuceniem zobaczyć ten materiał. Albo możecie mi napisać w komentarzu. Pod odcinkiem, co ja tu polamiłem, że mam 7 palet, a powinno być 6. 6 albo 8, bo nie wiem ile tu palet wchodzi. Ale komunikat był wyraźny. Palety wełny pełne. No to wyzbierałem. Dobra, i teraz chyba tutaj wjechać. Zanim jeszcze się rozszczepimy, to ja muszę wyłączyć autoload, wyładować go. O, i teraz ostatnie palety wyciągnąłem. I dobra, słuchajcie, odstawimy tego traka pod wiatę i będziemy kończyć, bo już jest 2 godziny dzisiejszego spotkania. Odcinek z tartakiem chyba nagram jeszcze dzisiaj, ale nagram go jako osobny odcinek. I myślę, że tak to ogarniemy. Dzisiaj albo jutro go nagram. Ale odcinek będzie na za tydzień, bo ja, tak jak mówię, chciałbym nagrać póki pada, jeśli chodzi o tartak. No ale zobaczę najpierw, co ja tam w tym tartaku mam do zrobienia, więc tam się przejedziemy. Zobaczymy w tym odcinku, co tam jest do roboty, bo to może być robota na 5 minut. Jeśli tam jest tylko rozładowanie drewna z naczepy, a wiem, że tam było drewno na naczepie, no to w zasadzie nie będę ścinał nowych drzew, jeśli fabryki są pełne, tak? To mija się po prostu z celem. Tak mi się osobiście wydaje, więc... No nie będę tutaj jakby... na bardzo naciągał tego materiału, bo też nie o to chodzi. Ja mam takie zamiłowanie do piły. Może faktycznie zostanę na starość leśniczym. Nie. Tym drwalem, bo od kiedy leśniczy ścina drzewa, tak? W sensie to nie jest jego... Cofnę trochę tego traka. To nie jest jego główne zajęcie. Którą my mamy teraz? 22.01. Także moi drodzy, pojedziemy na tartak i... Albo nie, po prostu ja sobie to sprawdzę poza odcinkiem. Więc podjedziemy sobie gatorem pod dom i będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Bo już jest po 22, a ja nie chcę za bardzo przeciągać tego... Nie chcę za bardzo przeciągać tego odcinka, więc... Myślę, że tak ogarniemy temat. O, myślę, że spojrzałem na zegarek, słuchajcie, bo czekam na kolację, na placka, zamówiłem sobie placka. Powiem wam, że trochę mnie to kosztowało, no niestety, ale placki są drogie. Chodzi o ten. Przejadę sobie tutaj. Trochę wystraszymy tego psa. No trudno. Ja sobie może stanę pod wiatą. Zmijemy do domku, bo pada.
i będziemy kończyć. No bo tak jak mówię, myślałem, że zrobię to, mam 150 pomysłów, no ale jak widzicie, godziny na to nie pozwalają, żeby tyle przesiedzieć, więc... Dobra, ja sobie tu zamknę garaż, bo miałem to auto wykorzystać. Miało być wykorzystane, no ale zaczęło padać, więc... No dobra. Uciekamy do domu, bo pada. Nam głowy nie zmoczyło za bardzo. Dobra, to co? Szybki prysznic. O, tu widzę, prysznica nie ma, jest wanna. To niech będzie wanna. I moi drodzy, idziemy na telewizor i ja się z wami już tutaj z Konowy pożegnam. Także mam nadzieję, że wam się taki odcinek podobał. Ja oczywiście powiem tylko tyle, jak się podobało, no to lajkujcie, subskrybujcie. Ja za każde lajki i subskrypcje dziękuję. A my, moi drodzy, widzimy się w serii Wujkowego Gospodarstwa za tydzień o tej samej porze, czyli co sobotę o 12 na moim kanale. Więc ja się z wami żegnam i mówię wam do zobaczenia. No i to tyle ode mnie, więc cześć wam.